Huawei FreeClip to nie tylko słuchawki, ale można też powiedzieć, że biżuterię. Jednak czy poza tym, że wyglądają one innowacyjnie, inaczej niż wszystkie, to idzie jeszcze w parze z tym dobra jakość audio? Sprawdźmy to. To już nie pierwsza próba stworzenia przez Huawei czegoś nowego. Mieliśmy już przecież słuchawki w szmince, słuchawki w zegarku, czy też okulary z głośnikami. Producent śmiało wchodzi w nowe nisze i prezentuje produkty innowacyjne. FreeClip to ich pierwszy produkt o otwartej konstrukcji. Słuchawki dostępne są w dwóch kolorach. Czarnym oraz fioletowym. Ja mam tą bardziej męską wersję, no i samo etui jest takie bardziej szare, matowe, natomiast słuchawki są czarne i błyszczące. Na początku warto zwrócić uwagę, że na prawym boku etui mamy przycisk, który odpowiada za parowanie, no i dopiero po wciśnięciu go przez 3 sekundy dioda zmienia kolor na biały, no i mamy tryb parowania. No i jak już jesteśmy przy tej diodzie LED-owej, to sygnalizuje ona też poziom naładowania baterii. Świeci się na zielono, jak mamy ponad 75%, na żółto pomiędzy 25 a 75% i na czerwono poniżej 25%. Na spodzie mamy złącze USB-C do ładowania, ale jest też opcja ładowania bezprzewodowego samego etui. A teraz przejdźmy do słuchawek. Jak widzicie, nie ma żadnych oznaczeń, która słuchawka powinna być do którego ucha, ponieważ są one takie same i to system ma rozpoznawać, w którym uchu się znajduje. I powiem Wam, że to działa. Wkładałem tylko lewą, zamieniałem je stronami i kanały odpowiednio się przełączały. Słuchawki charakteryzują się otwartą konstrukcją i jest to w sumie pierwszy przedstawiciel nowego segmentu urządzeń od Huawei. Zamiast klasycznie TWS mamy OWS. Open Wireless Stereo. Budowę możemy podzielić na trzy części. Mamy kulkę akustyczną, część zewnętrzną z mikrofonem i baterią oraz elastyczny mostek Seabridge Design łączący całość. Mostek jest wykonany ze stopu niklowo-tytanowego, który ma zapewnić odpowiednie dopasowanie oraz trwałość. W sumie ja wyginałem je we wszystkie strony, no i nic się tutaj nie złamało, a one cały czas wracają do tej pierwotnej formy. Dzięki temu, że mają certyfikat IP54, no to mamy pewność, że są odporne na kurz oraz zachlapania, więc nawet trening w deszczowy dzień nie jest im straszny. Na pierwszy rzut oka słuchawki mogą wyglądać jak urządzenie z przewodnictwem kostnym, ale nic bardziej mylnego. Dźwięk wydobywa się z kulki akustycznej i idzie prosto do naszego kanału słuchowego. Forma klipsa na ucho powoduje, że wystarczy je wsunąć i gotowe. Wszystko się trzyma. Tylko właśnie, jak to jest z tym ich trzymaniem? Na początku, po pierwszym założeniu, myślałem, że będę odczuwał ból po jakimś czasie użytkowania, no bo przecież są one tak jakby zapięte. Ale powiem Wam, że konstrukcja jest na tyle przemyślana, że nawet z nimi biegałem i mi się nie odczepiły. A ja pod sam koniec biegania, po jakichś 40 minutach, sprawdzałem, czy dalej je mam, bo praktycznie ich nie odczuwałem na uszach. Plusem jest to, że są bardzo lekkie. Jedna słuchawka waży 5,6 g. W codziennym użytkowaniu, czy to droga do pracy, czy jazda na rowerze, nawet po dłuższym korzystaniu nie sprawiają dyskomfortu, są po prostu wygodne. I co ważne, na przykład u osoby, która ma kolczyk w tej małej chrząstce, takie słuchawki w niczym nie przeszkadzają, a z tymi na przykład dokanałowymi jest już problem. FreeClip możemy sterować dotykając je w dowolnym miejscu. Standardowo dwa stuknięcia uruchamiają lub pauzują muzykę oraz odbierają i kończą połączenie. A potrójnie kliknięcie zmienia utwór, no ale te gesty też możemy edytować w aplikacji. I właśnie jak o niej mowa, to do słuchawek mamy apkę Huawei AI Live na Android oraz na iOS, która pozwala zmieniać efekty dźwiękowe, tylko tutaj niestety tych efektów jest w sumie 4 i nie ma takiego prawdziwego equalizera. No ale najważniejsze, z pomocą aplikacji możemy pobierać aktualizacje do tych słuchawek. A tak w zasadzie aplikacja nie jest koniecznością. Jeżeli chcecie je po prostu połączyć, to łączymy na Bluetooth, już działają. Ale jak chcecie pobrać apkę, no to żeby pobrać ją na Androidzie, to musicie zrobić to bezpośrednio ze strony Huawei, bo w sklepie Play jej nie znajdziecie, ale na iOSie jest normalnie w App Store. Zanim jeszcze o jakości audio, to przejdźmy szybko przez specyfikację. Słuchawki wspierają łączność Bluetooth 5.3, oczywiście ze zgodnością wsteczną, i mogą być połączone z dwoma urządzeniami naraz, np. laptop i telefon. Wspierają kodeki SBC, AAC i L2HC.
Za audio odpowiadają przetworniki dynamiczne o średnicy 10,8 mm z podwójnymi magnesami. No i to pokrótce tyle ze specyfikacji. A teraz najważniejsza kwestia, czyli jakość dźwięku. I tu no trochę niestety tak kolorowo jak producent opisuje nie jest. Brakuje zdecydowanie basu i sam dźwięk przy najwyższym poziomie głośności nie jest już taki czysty. Ogólnie do tych 70-80% jest nieźle. Tak bym powiedział, że jakość dźwięku jest na poziomie klasycznych TWS-ów w przedziale cenowym 300-500 zł. Mamy czysty dźwięk, lecz trochę płaski. Na pewno tony wysokie mają przewagę nad tonami niskimi. Są to takie uniwersalne słuchawki do wszystkiego i da się na nich posłuchać podcastów, da się też słuchać muzyki popularnej, ale tak naprawdę nie wyróżniają się pod żadnym kątem. Chociaż też nie ma co się temu dziwić, bo tego typu budowa ogranicza trochę możliwości, no i ciężko je porównywać do słuchawek dousznych. Raczej Free Clip są dla ludzi, którzy właśnie nie tolerują słuchawek dousznych, dokanałowych, no i oni powinni docenić tego typu konstrukcję, nawet kosztem delikatnie gorszego dźwięku. A czy słychać dźwięk ze słuchawek przez osoby będące obok? Tak do poziomu 50% no to nie za bardzo, raczej nie słychać. Ale już powyżej, jak jesteśmy w cichym pomieszczeniu, to druga osoba będzie słyszała, co leci na słuchawkach, no a powyżej 80% dźwięk jest już wyraźnie słyszalny obok. Huawei FreeClip mają też wbudowane mikrofony i one na otwartym terenie wypadają dobrze. Jesteśmy poprawnie słyszalni i my też dobrze słyszymy rozmówcę, ale w zatłoczonym miejscu zbierają jednak za dużo dźwięków z otoczenia, przez co jednak w mocno zatłoczonym miejscu nie polecam na nich rozmawiać. Słuchawki nie mają też żadnego trybu ANC, co jest chyba jasne patrząc na ich budowę, więc nie odetną nas od otoczenia. Ale raczej otwarta budowa właśnie ma odpowiadać za to, abyśmy słyszeli otaczające dźwięki, no i to się jak najbardziej sprawdza. Jeżeli pracujecie zdalnie i chcecie słuchać muzyki, podcastów, czy też pracujecie w biurze, śmiało możecie ustawić sobie poziom 30-40% głośności i wszystko będziecie słyszeli dookoła Was. Będziecie mogli komfortowo rozmawiać z drugą osobą, czy też będziecie słyszeli płacz dziecka z drugiego pokoju. Chociaż przy głośności powyżej 80%, no to już trochę średnio słyszymy otaczający nas dźwięk, ale to na przykład mi się sprawdzało podczas biegania, gdzie wtedy mogłem mieć głośną muzykę, ale jak samochód na przykład miałby na mnie trąbić, no to to już powinienem słyszeć, no bo jednak konstrukcja jest otwarta. Wbudowana bateria pozwala na słuchanie muzyki na samych słuchawkach przez około 7-8 godzin, w zależności od ustawionego poziomu głośności. Pchełki mają po 55 mAh. Do tego etui ma pojemność 510 mAh i ona pozwala 4-5-krotnie doładować słuchawki, dzięki czemu łącznie mam około 30-36 godzin słuchania. Naładowanie ich od zera do pełna w etui trwa około 40-45 minut, a ładowanie samego etui kablem USB-C to około godziny. Do tego mamy jeszcze opcję ładowania bezprzewodowego, co trwa już około 2,5 godziny. I teraz czas na podsumowanie. Jasno trzeba powiedzieć, że jak jesteś fanem słuchawek dokanałowych, to raczej nie masz czego tutaj szukać. Ale właśnie jak jesteś przeciwnikiem tych dokanałowych czy dousznych, bo albo bolą Cię uszy po ich noszeniu, albo Ci wypadają i nie umiesz ich dopasować, to wtedy jak najbardziej powinieneś lub powinnaś się zainteresować tymi Huawei FreeClip. Wpasowują się one idealnie w tą niszę otwartych konstrukcji. Tak naprawdę mają małą konkurencję. I tutaj wydaje mi się też, że przez to trochę poszaleli z ceną. Bo 899 zł to jednak sporo. Co prawda była teraz promocja, że do zakupu dostawaliśmy zegarek Band 8 o wartości 250 zł i pewnie zaraz pojawią się kolejne promocje, ale moim zdaniem po prostu powinny być trochę tańsze. Wyróżniają się na pewno swoim wyglądem i budową. Nie dość, że to słuchawki, to mogą też robić za element biżuterii. Są bardzo wygodne, na tyle, że możemy w nich chodzić cały dzień i ich nie czujemy. A nawet biegać i nam nie spadną. Wiadomo, przy agresywnych ruchach można je zgubić, ale przy normalnym użytkowaniu nie ma problemów. Jakość audio jest zarówno plusem, jak i minusem. Mimo, że sporo narzekałem w teście, to jednak w ogólnym rozrachunku grają nieźle. Ale patrząc na ich cenę, no to chciałoby się trochę lepszej jakości. Tak jak mówiłem, brakuje trochę basu i przy wyższej głośności dźwięk jest
już nie aż tak czysty. Z minusów narzekać można na to, że przy wyższym poziomie głośności dźwięk przebija się i jest słyszalny przez osoby dookoła nas. No i też na przykład jak leciałem samolotem, no to niestety nawet na najwyższym poziomie głośności szum i hałas samolotu powodował, że słuchanie na nich muzyki nie było zbyt komfortowe. Na pewno te słuchawki docenią osoby, które, jak mówiłem, nie tolerują dusznych i dokanałowych, którym podoba się ten design, no i chcą mieć słuchawki, które dają możliwość przez cały czas być w kontakcie z otoczeniem. Ja osobiście wolę słuchawki dokanałowe, bo tam też mam przecież tryb transparentny, no i wtedy mogę słyszeć wszystko dookoła, a jak chcę, no to mam ANC i mogę się całkowicie odciąć. No ale z drugiej strony są właśnie osoby, które mają problem z dopasowaniem sobie słuchawek, a te wsuwamy na ucho i możemy korzystać. A dodatkowo ten design też może się podobać. Dlatego rozumiem, że może nie są one dla wszystkich, ale warto spróbować tej budowy, no i może Wam też przypadną do gustu. Dajcie znać w komentarzu, jak podchodzicie do tego typu nowości, jak Wam się ten model podoba. Aha, no i sorry za mój głos, mam jeszcze trochę chrypkę, ale dzięki, że dotrwaliście do końca. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów, no i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!